Dzień dobry, jest 3 lutego, zima bardzo nietypowa, łagodna i łaskawa póki co. Idziemy na ścieżkę Złotej Gałęzi na inspekcję uli. Gdzieniegdzie wiaterek połamał drzewka, na przykład to widzimy, tam widzimy piękne omszałe drzewo złamane, ale to są i tak jakieś malutkie szkody. Tak naprawdę tutaj w tym terenie nie było jakichś takich bardzo gwałtownych, niszczących burz chyba. Dochodzimy do pierwszej kłody, to jest tamto stanowisko. I zobaczymy, posłuchamy pszczół. Słychać wyraźnie, żyją. Następna kłoda, tutaj pszczoły też żyją. W październiku oberwał im się plaster z pokarmem pod wpływem ciężaru właśnie tego pokarmu. Ale one sobie szybko poradziły, jeszcze sobie przystosowały tak, żeby ten plaster oczywiście cały czas służył im podczas zimy. No i spokojnie zimują. A to miejsce z ławeczką jest dla osób nadpobudliwych, żeby sobie siadły i mogły się uspokoić, bo tutaj jest bardzo ciekawa mikroklimat tego miejsca, dlatego że jest sporo wody, rosną paprocie, miejsce jest zacienione, więc tutaj dobrze się odpoczywa właśnie, jeśli ktoś jest troszkę zdenerwowany i pobudzony, to tutaj na pewno tą część energii swojej możesz zostawić. Tak, tak, słychać wyraźnie, szumią sobie jednostajnym dźwiękiem. Jest wszystko w porządku. Idziemy dalej. Kuszki pod ostrzeszkiem. Ostrzeszek to jest ta piękna wiata. Kuszki są to słomiane ule, w tym przypadku te dwie, które widać z tej strony. Słomiane ule oblepione krowieńcem, mieszaniną krowieńca, gliny, popiołu drzewnego, serwatki. Stanowi bardzo dobre zabezpieczenie na zimę termiczne, ale niestety słoma, glina mogą być łatwo niszczone przez ptaki. I w tym przypadku tak było. W styczniu, kiedy temperatura spadła mocno poniżej zera na krótki czas, ptaki próbowały się dostać. W związku z tym założyliśmy takie ręczniki frotte plus daliśmy siatkę, przez którą ptaki już nie przelecą. I pszczoły mogą sobie spokojnie dalej zimować. Sytuacja tego ula snozowego, bezramkowego, który jest zwany także TBH, od Top Bar Hive, zrobionego zresztą przez Jacka Wiczyńskiego. Sytuacja tego ula była trudna pod koniec lata. Wyszła późna rójka, w dodatku postanowiłem nie dokarmiać w takiej ilości, w jakiej w innych rodzinach, ponieważ nie zbierałem z tego ula miodu, więc one miały pokarm z terenu zgromadzony właśnie w plastrach. A później, podczas październikowych intensywnych opadów deszczu, okazało się, że jednak ta płyta OSB nie jest wodoszczelna. W związku z tym zaczęło po prostu przeciekać i zaczęła się gromadzić wilgoć, stąd na szybko taka prowizorka, ale skuteczna, która zabezpiecza ul przed deszczem i przed wilgocią. Nie dawałem, szczerze mówiąc, dużej szansy tej rodzinie na przetrwanie, ale teraz słychać te pszczoły i one tam są. Dźwięk jest jednostajny, niezbyt wysoki, niezbyt niski. Pszczoły wydają się zimować dobrze.
kokosowy ul bezramkowy. Rodzina też nie była zbyt silna w tym ulu, no ale brzmi dobrze. Pszczoły są i pokarm miały też, także powinny przeżyć. Tu jest taki zakątek, to są na włocie. One stanowią, nawłoć generalnie jest bardzo dobrym źródłem nektaru, z tym, że nie tutaj, nie w tym terenie, tutaj raczej nie nektaruje, natomiast jest dużo pyłku. Cały ten teren jest pod koniec lata żółty, jest pełno pyłku i pszczoły mają wtedy ten pyłek na start, na rozwój wczesną wiosną. To jest ul trzcinowy Dadanta, ul ramowy oczywiście, z dennicą osiadkowaną. W zasadzie ocieplenie to maty, to znaczy te ściany z trzciny plus maty słomiane w środku. Bardzo dobrze pszczoły tam zimują, jest mały osyp, to była stosunkowo duża rodzina. W ogóle zauważyłem, że przy podobnego typu ulach, przy tych samych rodzinach, podobnej sile, takiej samej rasie pszczół, tutaj na wsi sypią się mniej pszczoły. Jednak ten osyp w mieście widziałem, że jest zdecydowanie większy. Także chyba zimują sobie lepiej jednak tutaj. Tutaj możemy nawet kamerką zajrzeć pod spód, zobaczyć faktycznie, że ten osyp jest bardzo mały. Rodziny były silne. Rodziny były silne i przypuszczam, że w dużej sile też przetrwają. Rodziny zimują w tych ulach, bardzo prostych formach estetycznych. To nie jest jeszcze dennica, to jest korpus, to jest nadstawka, którą użyłem jako poduszki powietrznej. Znaczy ona stoi sobie najpierw ta nadstawka, później dno ula, dennica. W związku z tym tutaj mamy przestrzeń izolującą, tam się zbiera nieco cieplejsze powietrze. To jest tak zwana termiczna poduszka. Tutaj w tej części to jest gniazdo, tutaj przebywają pszczoły i kolejna nadstawka, która jest ociepleniem, tam jest słomiana mata. Pszczoły pod słomianą matą dałem takie listwy, dzięki czemu pszczoły mogą też do pokarmu przechodzić górą. Ten teren jest bardzo ciekawy, ponieważ wcześniej mówiłem o tym takim wyciszającym miejscu, mikroklimacie, które miała ta druga kłoda z ławeczką, to tutaj jest odwrotna sytuacja. Tutaj jak pobędziemy sobie 20 minut, popracujemy, czujemy przypływ energii, przypływ siły. Przypuszczam dlatego, że tu jest najwyższy punkt terenu, tej ścieżki, koniec zresztą ścieżki. Nasłonecznienie bezpośrednio od południowej strony i dęby. Cała linia dębów. Później gaik brzozowy. A tutaj dzięcioł się zawziął i chciał się dostać do środka, wyłupał taki spory kawałek, tutaj można zobaczyć nawet. Wyłupał dziurę do środka, ale no to z woskiem i fragmentami świerku zatkaliśmy to, póki co. Jeśli tylko się okaże, że on dalej będzie próbował się dostać, no to trzeba to będzie siatką później zabezpieczyć. A tu jest nasza skromna baza złotej gałęzi.
No i czekamy z niecierpliwością na wiosnę, na lato, kiedy tutaj się zrobi naprawdę wspaniale zielono, kiedy będzie też co robić przy pszczołach i będzie można eksperymentować z kolejnymi formami uli, no i przede wszystkim z pysznymi miodami, które naprawdę potrafią być zaskakujące, różne z jednego obszaru. Także byle do wiosny.